Hej, cześć, cześć, pchani was w kolejnym unboxingu. Wracam na YouTube, tak? Nie było długo filmów na moim kanale, ale dzisiaj wracamy z unboxingiem zajebistej rzeczy, jaką jest edycja kolekcjonerska gry Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Tak, na edycję czekałem miesiąc, tak ciężko było ją zdobyć, ale udało mi się ją w Ameryce, wiadomo, już wykupili, w wielu krajach ją już powykupywali, ale mi się udało ją zdobyć. Zapłaciłem, jak na polskie, prawie 1000 zł. No ale jest, doszła, miała dojść jutro albo do poniedziałka, już jest dzisiaj. Więc tak wygląda przód, to jest w ogóle takie fajne metalowe ten. Tak wygląda z boku, tak wygląda z tyłu. No i tak wygląda bok, dół i góra. Jest to oczywiście edycja na PlayStation 4, ponieważ edycja kolekcjonerska wyszła tylko i wyłącznie na konsole. Wyszła taki jak PlayStation 4, Xbox One. No i tylko na te dwie konsole. Na komputer się nie pojawi, więc komputerowcy, macie nawet co płakać, bo grę będziecie mieli, ale nie będziecie mogli mieć edycji kolekcjonerskiej. Więc co, można to otworzyć tak o. To się jakoś otwiera tutaj, widzę. Czekajcie, nie chcę tego zniszczyć. Dawaj, słuchaj. Nie wkurzę, nie? Dobra, zdjąłem to. Pewnie na początku i tak potem zdejmę sobie to i sobie gdzieś to powieszę, bo to jest zajebiste, to jest metalowe. Diamond Dogs. Ja myślę, że to nawet jest jak magnes trochę. Więc sobie potem sprawdzę. Odczepię to już sobie. No tak, o, niech będzie. Masz. No, Walter. Cholera. Informacja o Walterze White mi spadła. Walter! Popatrzcie, się nie słucha mnie. Dobra, ale. Zdejmujmy o to. Ale jestem podjarany, ludzie. Czekałem tak długo na tą edycję, już myślałem, że nigdy jej nie zdobędę. No ale jest, więc. Motherfucker. Dobra. Zdejmuję. Czekajcie, zdejmę to sobie na boku. Okej, okay, zdjąłem, więc co pierwsze wyszło to nasza metalowa rękę, którą zostawię na koniec. I pierwsze to steelbook, który wygląda o tako, z jednej strony, z boku, z drugiej strony. I z boku jest oczywiście napisane Metal Gear Solid 5. W środku mamy płytkę z grą. Płytkę mamy, znaczy to jest z edycji kolekcjonerskiej dysk taki. Tu nie ma gry, gra jest w pudełku normalnym. Tu jest fajny Snake na rentgenie w pudełku. Płytkę sobie włóżmy do środka. I tu mamy mapę. Mapę tego całego miejsca. Jest mała, nie jest duża, nie wiem czy całą wam pokażę. Tak o wygląda z tej strony i tak o wygląda z drugiej strony. No i dobra. Jestem. Kurde, coś mi się pokazało na telefonie. I tak właśnie to wygląda. Tutaj są opisy miejsc i innych, więc na razie niech leży. Tu weźmiemy sobie grę, która jest zafoliowana, wygląda tako. I jak coś, przepraszam was za jakość, ale nie nagrywam mojej mamy telefonu, tylko swoim. A mój telefon ma kamerę, nie powiem, że najlepszą. Więc tak, przepraszam jak coś. Tylko będzie w 720p nagrywa, ale filmik tak na YouTube się pojawi w 1080. Więc gro, nie dość, że czekam na ciebie miesiąc, to jeszcze na nerwa mi robisz i nie chcesz się otworzyć po ludzku. No, czy ja mam zgłosić to do sądu? Mam wszystko na nagraniu, więc tak. Okej, okay, już, już, jest! Dobra, jest! Dobra, i oczywiście, o, oficjalna książka. To pewnie zakupię. Day one, additional content. Oczywiście dostajemy. Kod jest. Wszystko jest. Metal Gear Solid Online, additional content. Jest. Czek. Sterowanie. No i te pierdółki takie typowe. No i tutaj mamy grę.
którą od razu wyjmę i włożę do steelbooka. Bo tak zrobię i zaraz gra i tak wyląduje w PlayStation. Więc połóżmy sobie to tu. To połóżmy sobie tu. Tu już chyba nic nie ma. Pudełko lekkie? Lekkie. No ale jest i nasza ręka. Więc królowie, tak to się przedstawia. Wyjmę to, kurwa, rękę z tego. Wyleciała mi. Dzięki, ręko. Już się połamać chyba chcesz. Nie wkurzę mnie, no, chociaż. No i połóżmy sobie to tu. Ręka przedstawia się tak. Jest to, widzicie, takiej w skali, no, jedna druga mojej ręki. I można sobie wziąć tą rękę, z nią przybić sobie sztamę, yo, wiecie, siema ziom, jak tam. Można jej przybić piątkę, piąteczka. Można pokazać fakena. Zajebiste. No i tak to wygląda. Rękę wam powiem, że jest zajebiście detalicznie zrobiona. Podoba mi się bardzo. Myślę, że teraz Metal Gear Solid będę nawalał nie wiadomo ile. Ostatnio grałem dużo w Dead Rising. To Dead Rising na razie Forum Holding. A no tak, tu wszystkie detale zrobili. Dead Rising pójdzie na półkę. Ja będę grał w Metal Geara. Tylko tą folię jeszcze stąd wyjmę. No i powiem wam, że edycja za tyle, co zapłaciłem i za to, że już została tak naprawdę wykupiona, to jestem ucieszony z niej. Powiem wam, że jeżeli jeszcze kiedyś wam jeszcze się napotkacie, że będzie można zamówić tą edycję, to wam powiem, pierwsze miejsce, jakie robicie na półce, to zamawiacie tę edycję. Od razu wszystko ma być. Edycja ma dojść. A, tu patrz, to można ją zdejmować. O, kurde, muszę sobie rękę odciąć, będę mógł ją sobie nałożyć. Ale tak, to jest podstawka, na której można wkładać tą rękę. O, zajebiście. Czyli ją można sobie zdjąć, strzelić, tak jak w grze, taka jest ta opcja, żeby strzelić ręką. I ten... Nie wiem, nie patrzyłem na polskim YouTubie, czy ktoś nagrywał unboxing tej gry. I sobie wezmę i tak... To będzie tak wyleciało w kamerę i takie what? To z dupy powinien takie coś zrobić. Z dupy! Co nie? Dobra, ja sobie rozłożę tą rączkę. Więc powiem wam, że edycja się cieszy strasznie, że ją już mam. Że doszła do mnie. Czekałem na to już. Ja 5 miesięcy przed premierą samą planowałem już to kupienie. Więc udało mi się, osiągnąć sukces i mam ją. Więc to na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing mu się spodobał, zostawcie 30 łapeczek w górę, to zacznę znowu nagrywać dla was, bo ostatnio nie miałem takiej weny, trochę też tam hejtów było i nie chciało mi się w ogóle nagrywać, więc złożę sobie taką piąstkę. Więc to na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie i na razie.